Kiszkowa Kartoteka. Podcast o książkach i okołoksiążkowych tematach. Dzień dobry, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Kiszkowa Kartoteka. Ponieważ zaczął się już listopad, chciałam Wam tak tradycyjnie opowiedzieć o książkach, które skończyłam czytać w minionym miesiącu, to jest w październiku. I pomimo tego, że październik jest tak na całym świecie książkowym zwanym Wiktober, czyli wiktoriańskim październikiem, i w tym miesiącu wypada czytać książki z epoki wiktoriańskiej, ja niestety nie przeczytałam żadnej książki z epoki wiktoriańskiej. Nawet trochę żałuję, bo generalnie są to bardzo dobrej jakości powieści z reguły, wciągająca fabuła. Często też dużo kobiet pojawia się w takich książkach. Oczywiście nie zawsze, ale bardzo dużo. Ja, tak jak mówię, nie przeczytałam żadnej książki z epoki wiktoriańskiej. Przeczytałam 6 książek, co się jak dla mnie i jak na moje możliwości jest naprawdę bardzo dużą liczbą. I zacznijmy może od pierwszej książki, którą skończyłam czytać w październiku. Przeczytałam ją dosłownie w kilka dni, nawet nie wiem, czy nie w dwa. Na samym początku miesiąca, dokładnie nawet w mój urlop, zaczęłam i skończyłam czytać książkę pani Joanny Opiat-Bojarskiej Polowanie. I jest to ostatnia, trzecia część cyklu Kryształowi. Jest to taki cykl książek o policjantach z Wydziału Wewnętrznego Policji, jakiegoś biura wewnętrznego policji, czyli takich policjantów, którzy sprawdzają wewnętrzne wykroczenia wśród policjantów. Książka absolutnie w ogóle mi się nie podobała. Postaci były bardzo plastikowe, bardzo skrótowo opisane. Bardzo możliwe, że to dlatego, iż była to trzecia książka z tego cyklu. Możliwe, że zostały postaci wprowadzone już dużo, dużo wcześniej. I dla mnie były po prostu plastikowe i opisane bardzo skrótowo. A tak naprawdę wcale nie były, ponieważ były wcześniej wprowadzone i opisane. Natomiast mnie jako część taka zupełnie oderwana od całej reszty cyklu w ogóle mi się nie podobała. Nie podobał mi się język, nie podobała mi się w ogóle cała fabuła, zawiązanie fabuły plus jeszcze jakieś dodatkowe takie neologizmy. Może nie tyle neologizmy, co żargon taki policyjny wewnętrzny absolutnie był dla mnie niezrozumiały, nie trafiał do mnie. Możliwe, że faktycznie tak się mówi wewnątrz w środowisku policjantów, natomiast w ogóle mi się to nie podobało. Było dużo bezsensownych scen seksu, które do niczego nie prowadziły, niczego nie opowiadały i niczym nie były tam spowodowane według mnie. Natomiast były według mnie tylko po to, żeby jakby dodać jakiejś soczystości, nie wiem czego, szczerze mówiąc, może atrakcyjności dla niektórych czytelników. Absolutnie beznadziejna książka, nikomu nie polecam. Prawdopodobnie znajdą się amatorzy tej książki, ale ja do nich nie należę i mało osób, które ja znam, chyba by należało do osób, którym by się ta książka podobała. Natomiast kolejna książka, którą również przeczytałam jeszcze na urlopie, to Olivier Bourdeau i Miłość i inne nieszczęścia. I ja o tej książce robiłam osobny odcinek, więc bardzo serdecznie Was odsyłam do tego odcinka. Powiem Wam tylko tyle, że o ile poprzednia książka, o której przed chwileczką mówiłam, oceniłam na jedną gwiazdkę, to tak tę książkę oceniam na 5 gwiazdek, czyli maksymalną w mojej jakby takiej skali. Podobała mi się bardzo, podobała mi się sposób prowadzenia fabuły, podobało mi się język, podobał mi się humor. Bardzo było ciekawie rozwiązane to, że jeden rozdział był opisany z punktu widzenia małego dziecka, a kolejny rozdział był jakby taki opisujący, co tak naprawdę się wydarzyło już oczami dorosłego. No bo dziecko widzi i rozumie świat na swój sposób, a dorosły jakby to rozszyfrowuje, co tam tak naprawdę się stało. I jest to historia miłości, jak tytuł wskazuje, aczkolwiek ja w podcaście osobnym na temat tej książki mówię, że książka jest strasznie nieszczęśliwie przetłumaczona, przynajmniej ten tytuł jest nieszczęśliwie przetłumaczony, bo samo tłumaczenie jest fenomenalne, tylko ten tytuł to jakaś makabra. Miłość i inne nieszczęścia, mimo wszystko, mimo tytułu, bardzo serdecznie polecam. Jest fantastyczną książką, pięknie przetłumaczoną i bardzo, bardzo też krótką, więc
nawet gdyby Wam się nie spodobała, a jestem przekonana, że chociaż cokolwiek Wam się spodoba, przynajmniej język, to nie uznacie, że był to czas stracony. Kolejną książką, którą skończyłam czytać w październiku, była książka Charlie'ego Ledafa Shit Show Ameryka się sypie, a oglądalność szybuje, i ja o tej książce również zrobiłam osobny odcinek. I jest to książka reporterska, reportaż, natomiast reportaż w stylu Gonzo, bo jest to taki reportaż, w którym autor, czyli właśnie Charlie Ledaf, bardzo dużo opisuje o sobie, o tym, jak on widzi pewne wydarzenia w Ameryce i jak on je interpretuje. Więc na tym właśnie polega mniej więcej styl Gonzo. Ja o tym stylu Gonzo również mówię w tym osobnym odcinku o tej książce, więc również Was tam odsyłam. Natomiast sama książka Shit Show Ameryka się sypie, oglądalność szybuje, opowiada o tym, co obecnie dzieje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, o tym, jak bardzo jest duże rozwarstwienie społeczne i jak bardzo to źle wpływa tak naprawdę na całe społeczeństwo. Jak to też wpływa na wybory i na poglądy ludzi, którzy tam muszą mieszkać, pracować. Duża jest też mowa o prekariacie, czyli o osobach, które tak naprawdę bardzo trudno wiążą koniec z końcem, bardzo trudno jest im przeżyć od pierwszego do pierwszego. Zarabiają marne grosze albo nawet nic nie zarabiają, którzy są po prostu lekceważeni przez większość polityków, przez większość urzędników, a osoby, które docierają do tych właśnie do tej klasy średniej, powiedzmy, są osobami, które są demagogiczne, które niekoniecznie chcą dobra dla całego kraju, tylko chcą dobra dla siebie, chcą wygrać po prostu wybory i różnymi hasłami takimi demagogicznymi właśnie trafiają do serc właśnie tej grupy, która zarabia najmniej, jest lekceważona przez polityków, która jest zapomniana tak na dobrą sprawę. Polecam Wam samą książkę, ona jest z wydawnictwa Czarnego i jest w tej serii amerykańskiej i bardzo, bardzo dobra książka naprawdę, chociaż trzeba lubić styl Gonzo i trzeba lubić styl Charlie'ego Ledafa, który naprawdę się przebija tutaj na pierwszy plan. Kolejna książka, którą ja skończyłam czytać w październiku, jest to książka, a zaczęłam czytać we wrześniu, bo jest to gruba książka, jest to Stephen King, nie The Stand, tylko The Bastion, książka Bastion Stephena Kinga i bardzo mi się podobała, przynajmniej pierwsza połowa tej książki, książka miała około 900 stron, więc naprawdę gruba cegła. I o czym jest ta książka? Bardzo podobał mi się początek, bo na samym początku poznajemy samo zawiązanie fabuły, czyli okazuje się, że w jakiś sposób z pewnej bazy w Stanach Zjednoczonych Ameryki wydostaje się bardzo śmiercionośny, bardzo niebezpieczny wirus grypy. Wirus grypy, który zaraża tak naprawdę 99,9% społeczeństwa. Dodatkowo jest śmiertelny, więc te 99% społeczeństwa, które zostało zarażone, 99% z tych osób zarażonych umiera. Więc tak naprawdę zostaje naprawdę niewielka garstka w Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobnie dzieje się to samo na całym świecie. Natomiast znamy tylko wycinek jakby tej całej historii ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. I ta część mi się najbardziej podoba właśnie. Jak ludzie sobie radzą z samą chorobą, jak sobie radzą ze strachem przed chorobą, jak sobie radzą ze strachem przed innymi ludźmi, którzy mogą ich zarazić, którzy są też zawistni, którzy są no po prostu niebezpieczni także. Potem jest też ciekawy jeszcze fragment, jak ludzie starają się odnaleźć sami po prostu, no bo przeżyli, są jedynymi z bardzo niewielkiego odsetka społeczeństwa, którzy żyją, nie wiedzą, czy ktoś jeszcze żyje, muszą gdzieś się odnaleźć z jakimiś innymi osobami, próbują się jakoś zgrupować i to jest naprawdę fantastyczny fragment tej książki. Natomiast dalej, dla mnie właśnie Stephen King jest bardzo dobry w takich społecznych częściach książki, w takich społecznych wydźwiękach, kiedy świetnie odnajduje relacje pomiędzy ludźmi, kiedy świetnie potrafi opisać te trudne związki międzyludzkie. Bardzo wydaje mi się, tak wiarygodnie też je opisuje, co może się tak naprawdę wydarzyć w takich dosyć ekstremalnych wydarzeniach, a w momencie, kiedy dochodzi do jakichś takich nadprzyrodzonych wydarzeń, co często się zdarza w książkach Stephena Kinga,
to tamta część mi się już nie tak do końca podoba i tutaj to było właściwie tak samo. Zaczęły się dziać pewne nie do końca wyjaśnione wydarzenia, nadprzyrodzone zjawiska. I ten fragment mi się troszeczkę mniej podobał, natomiast całą książkę oceniam na jakieś takie 3 gwiazdki w mojej tej 5-gwiazdkowej skali, więc nie jest to zła książka, generalnie mi się podobała, zapewniła mi dużą dozę rozrywki. Prawdopodobnie też kojarzycie książkę Stephena Kinga Bastion, ponieważ na większości rankingów książek Stephena Kinga Bastion plasuje się na jednej z najwyższych pozycji i właściwie taki był mój klucz. Bardzo chciałam przeczytać jakąś dobrą książkę Stephena Kinga. Kierowałam się kilkoma rankingami i właśnie książka Bastion była na jednym z najwyższych miejsc. I tak jak mówię, to było 900 stron, cała cegiełka, naprawdę ogromna cegła. Natomiast następna książka, którą ja skończyłam czytać w październiku, to była z kolei bardzo cieniuteńka książka, niepozorna, malutka. I o tej książce też mam osobny odcinek, bo ta książka też mi się bardzo podobała. I jest to książka Pawła Sołtysa, Nieradość. Tak jak mówię, jest osobny odcinek, ostatni odcinek na moim podcaście na ten temat. Książka Nieradość to jest zbiór opowiadań i jest to zbiór opowiadań od naprawdę mikroskopijnych, których bym nawet nie nazwała opowiadaniami, nie nazwałabym ich opowiastkami. Są to dosłownie takie impresje króciusieńkie na temat różnych rzeczy, na temat przeszłości, na temat, no nie wiem, jakichś takich melancholijnych przemyśleń, przeżyć, aż do kilkudziesięciostronicowych opowiadań. I właściwie wszystko to, co łączy te różne opowiadania, to jest właśnie nieradość. To jest to uczucie melancholii, nostalgii, wspominania. Również jest to książka, która fantastycznie opowiada o starości. Porusza naprawdę ciężkie tematy starości, takiej fizjologicznej, która nigdy nie jest przyjemna, ani nigdy nie jest atrakcyjna tak naprawdę do opisania. Ale czasami się trzeba z tym zmierzyć, bo jest to coś, co prawdopodobnie wiele z nas, czytelników, czeka. Więc fajnie jest przeczytać o tym, może słowo fajnie nie jest tu na miejscu, ale dobrze jest przeczytać taką książkę. I tak jak mówiłam o tej książce w tym osobnym podcaście, w tym osobnym odcinku podcastu na temat tej książki, po dwukrotnym przeczytaniu jej okazuje się, że w kilku opowiadaniach, możliwe, że nawet w większej ilości niż kilku opowiadaniach, odnajdujemy pewne nici łączące te opowiadania ze sobą. Że one się na przykład dzieją w podobnym miejscu, albo poznajemy niektóre postaci z jednego opowiadania w drugim opowiadaniu. Bardzo ciekawie jest odkrywać te powiązania i bardzo Wam serdecznie polecam tę książkę Pawła Sołtysa. Nie czytałam poprzedniej książki, czyli nie czytałam Mikrotyków Pawła Sołtysa. Słyszałam różne opinie, że mikrotyki są zdecydowanie lepsze i mam ochotę po nie sięgnąć oczywiście, natomiast no, nie czytałam, nie mam porównania, nie mogę się na ten temat wypowiedzieć. Kolejną książką, którą skończyłam czytać w październiku, jest książka Krew Elfów. Krew Elfów, czyli pierwsza część sagi o Wiedźminie, nie sagi o Wiedźminie. Pierwsza część, oprócz opowiadań oczywiście pierwsza część. I okazuje się, że ja ją czytałam. Właściwie to byłam raczej przekonana, że tą pierwszą książkę przeczytałam. Wydawało mi się, że dalszych nie czytałam, ale okazuje się, że ja przeczytałam całą sagę o Wiedźminie, bo jest tego dowód na moim profilu Goodreads, że wszystkie książki sagi o Wiedźminie skończyłam. Natomiast bardzo ciekawie było wrócić do niej po, jeśli się nie mylę, 6 latach. Po prostu, żeby sobie przypomnieć, ja bardzo się cieszę na serial Netflixowy o Wiedźminie, który już w grudniu chyba się pojawi. Pierwszy trailer podobał mi się nawet, zaskakująco, bo tak nie do końca byłam przekonana do postaci Cavilla, znaczy do aktora Cavilla grającego Wiedźmina. Tak nie do końca mi grało, ale jednak w tym trailerze całkiem dał radę. Więc tak, powtórzyłam sobie sagę, pierwszą część sagi. Jestem teraz w trakcie drugiej części, czyli w trakcie książki Czas Pogardy, ale bardzo pozytywnie oceniam też pierwszą część Krew Elfów. O ile nie lubię wywiadów z panem Andrzejem Sapkowskim, to książki jego autorstwa są naprawdę porządne. Bardzo dobrze się je czyta. I tak, to jest moich 6 książek, które skończyłam czytać. Niektóre z nich mają swoje osobne odcinki,
na moim podcaście, czyli możecie znaleźć osobny odcinek na temat książki Miłość i inne nieszczęścia, na temat książki Shit Show Ameryka się sypie, a oglądalność szybuje oraz na temat książki Nieradość Pawła Sołtysa. Więc serdecznie zapraszam do poprzednich odcinków podcastu, w których opowiadam na pewno zdecydowanie więcej na temat tych trzech książek. Tymczasem serdecznie zapraszam Was do komentowania, jakie Wy książki w październiku skończyliście, czy coś czytaliście z tego, co ja czytałam. Może macie jakieś zupełnie inne zdanie na temat jakichś książek, które ja skończyłam i które mi się nie podobały albo mi się podobały, a Wam przeciwnie. Bardzo chętnie przeczytam Wasze zdanie. Dajcie znać na przykład na moim profilu facebookowym albo na moim profilu instagramowym. W obu tych miejscach możecie także zobaczyć książki, które czytam, a nie tylko o nich posłuchać tutaj na podcaście. W obu miejscach, czyli na Facebooku i na Instagramie, znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Możecie się także do mnie odezwać mailowo na adres fiszkowa@interia.pl. Tymczasem bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli odcinek Wam się spodobał, a jeszcze mnie nie subskrybujecie, to ja zachęcam do subskrypcji. W ten sposób żaden kolejny odcinek Was nie ominie. Zapraszam także do słuchania mojego drugiego podcastu Lubię Wiedzieć, gdzie mówię o różnych ciekawostkach. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!